Mała miejscowość, w której przedsiębiorcy otwierają swoje obiekty usługowe, chcąc obsłużyć jak najwięcej przyjezdnych. Jak sobie poradzą? By się przekonać, zagraj w prawa konkurencji i wciel się w jednego z nich. Prawa konkurencji to gra o zarządzaniu strategicznym, w której uczestnicy szkolenia prowadzą konkurencyjne biznesy. Od ich decyzji zależy pomyślność tych przedsięwzięć. Gracze będą musieli reagować na działania konkurencji i zmieniające się warunki na rynku. Żeby wygrać, trzeba dobrze rozpoznać poczynania reszty graczy, przeanalizować ich decyzje, a następnie odpowiedzieć własnym pomysłem na biznes. Tylko dobrze przemyślane strategie mają szansę w tym bezlitosnym wyścigu. Prawa konkurencji oferują graczom szeroką swobodę działania i możliwość podejmowania decyzji na wielu różnych poziomach. To od nich zależy, w jakim obszarze będą działać, a tym samym z którymi przeciwnikami zdecydują się konkurować. Jednym z zadań, które stoi przed graczami, jest zdefiniowanie docelowej grupy klientów, do których będą kierować swoją ofertę. Czy zbudują potężne centrum konferencyjne, popularne uzdrowisko czy pięciogwiazdkowy hotel, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie czyhał na ich klientów z konkurencyjną ofertą. W grze zastosowano innowacyjny mechanizm symulacji popytu, dzięki czemu wyniki finansowe graczy rzeczywiście zależą od wyczucia oraz podejmowania decyzji korzystnych dla funkcjonowania firmy na rynku. Dobrzy gracze szybko zorientują się, że pewną drogą do wygranej jest szybkie zidentyfikowanie swojej niszy i podjęcie takich decyzji, które pozwolą w niej skutecznie dominować, co często wiąże się z potrzebą identyfikacji obszarów, które dana firma odpuszcza. Merytoryka gry oparta jest o model strategii przewagi konkurencyjnej Michaela Portera. Gracze na bieżąco notują swoje postępy w grze, monitorując swoje próby osiągania przewagi konkurencyjnej. Dzięki temu w omówieniu trener może dokładnie wskazać momenty przełomowe. W podsumowaniu wyraźnie widać sytuacje, w których na rynku turystycznym zmieniał się główny gracz, albo gdy do specjalistycznej niszy przyłączały się kolejne hotele. Dzięki temu trener jest w stanie wskazać, które decyzje zaważyły długofalowo na kondycji rynku. Dzięki zagraniu w prawa konkurencji, uczestnicy szkolenia na własnej skórze odczują wagę planowania strategicznego skonfrontowanego z bezlitosną konkurencją.